Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj prezentacja radia, które jest na sprzedaż. Jest to SS3900 Black wersja, Superstar 3900 Black, tak, 3900, przepraszam, bo nie widzę z daleka. Radio jest po pełnym serwisie, ma fabryczne parametry, nie było modyfikowane. Opowiem pokrótku, co to radio posiada, jakie to radio posiada funkcje. Oczywiście, jak każde radio, wyłącznik, włącznik i potencjometr głośności. Na następnej gałce mamy squelch, to jest blokada szumów. Kolejna gałka to jest RF gain, to jest regulacja sygnału odbieranego, płynna regulacja. Mic gain, płynna regulacja wzmocnienia mikrofonu. Kalibracja SWR-u, oczywiście ma tutaj pomiar SWR-u to radio. I oczywiście ma taki filtr, wyciągamy to ten i ma hi-cut taki. Hi-cut po wyciągnięciu tego potencjometru, włącza się hi-cut i mamy wtedy obniżone wysokie tony. Radio posiada 640, filtr ANL-NB. To jest przełącznik wysokich bandów i niskich bandów. Kanał 19, szybka 19 i wyłączenie. Oczywiście emisje CW, AM, FM, AM, USB i LSB. Clarifier i Coarse to jest dostrajanie nadajnika odbiornika, tutaj samego odbiornika, tą cienką gałką. Oczywiście przełącznik kanałów, jak widać. Radio jest sprawne. Radio posiada 640, które są tutaj podpisane. Jeśli mamy przełączone na high, to mamy tutaj na podstawowej 40, mamy na tym przełączeniu czynne D, E i F bandy. Jeśli damy low, mamy A, D i C. Wtedy mamy tutaj dwa razy w lewo i tam na kanał 12 to jest eko, czyli 22. Dobrze, radio się prezentuje w ten sposób. Oczywiście radio będzie zaplombowane, na radio udzielam gwarancji. Proszę bardzo. Tak wygląda radio z tyłu. Radio jest w pełni sprawne. Do radia dołączam mikrofon ze wzmocnieniem. To jest taki mikrofon, kurczę. Brakuje tutaj tylnej klapki w tym mikrofonie. Oczywiście baterię trzeba będzie sobie dokupić. Jest tutaj echo, ale to nie działa. Tutaj działa tylko wzmocnienie w tym mikrofonie. Nie posiadam oryginalnego mikrofonu, ale ten mikrofon naprawdę robi robotę. Oczywiście z wtykiem, jeszcze takim dodatkowo ugiętym, że po włożeniu tego wtyku przewód idzie sobie w tą naszą stronę. Mikrofon posiada bardzo fajny, miękki przewód, także elegancko to wszystko się obsługuje. Teraz przeprowadzę pomiar mocy w wszystkich trzech emisjach. Mamy FM teraz. Moc nadajnika w emisji FM to jest 7,3 W. Częstotliwość oczywiście jak najbardziej w porządku, dopuszczalna. Moc AM 7,3 W bez modulacji, z modulacją PEP 13 W, 12,9, 13 W. Jak widzimy, bardzo ładnie pracuje. Moc w emisji SSB, włączam nośną. Włączam modulację. 15 W przy 50 mV. Także taka jest moc w emisji SSB w tym radiu, moi drodzy. Tak wygląda sprawa nadajnika. Teraz na oscyloskopie zademonstruję przebieg modulacji w emisji AM. Teraz jest sama nośna.
Teraz włączam modulację. Proszę bardzo, obwiednia, bardzo gładka, nie ma żadnych przemodulowań przy pełnej mocy. Bardzo stabilnie pracuje. Wyłączę modulację i samonośna. Bardzo czysty sygnał. Tak się to przedstawia. Teraz pokażę częstotliwość nadajnika w emisji USB. SSB ogólnie, jak widzimy, jest nośna, jest sygnał. Tu mam taki bardziej dokładny częstotliwościomierz. 27206. Przy podaniu 1 kHz modulacji na wejście mikrofonowe, gdzie w piątkach odstraja się od góry o 1 kHz, więc mamy prawidłowy odczyt. Co chciałem powiedzieć na temat tego radia? Bardzo ważna rzecz. To radio jest ustawione w ten sposób, że po przełączeniu w AM i FM radio pracuje w zerach automatycznie. Przełącza się w zera, nie trzeba tutaj nic przekręcać. Automatycznie po przekręceniu w USB albo LSB radio przechodzi automatycznie w piątki. Zatem odbiór tylko sobie regulujemy, ewentualnie delikatnie nadajnik. Nie trzeba nic skręcić, nie trzeba nic zaznaczać. Radio jest tak skonfigurowane, że po zmianie emisji z FM na AM mamy w zerach, USB automatycznie piątki, ponieważ... Dlaczego tak zrobiłem? Zrobiłem tak dlatego, że ponieważ w SSB głównie pracuje się w piątkach, więc żeby nie było żadnych tutaj nieporozumień ani problemów z dostrojeniem się, a radio stoi w częstotliwości i od razu sobie wchodzi w piątki. W AM-ie, FM-ie pracujemy z reguły u nas w kraju w zerach, więc od razu radio mamy w zerach, nie ma żadnego problemu. To by było tyle na temat, jeśli chodzi o obsługę i te sygnały, które chciałem pokazać. Teraz przy pomocy analizatora Winma pokażę, jak wygląda charakterystyka sygnału wyjściowego z nadajnika. Jest teraz włączona emisja USB. Włączam nośną, oczywiście modulację już mam włączoną, 1 kHz, proszę. Jak widzimy, mamy sygnał bardzo czysty. Tutaj te prążki, które tutaj widzimy, te harmoniczne, są bardzo, bardzo niskie, więc praktycznie można powiedzieć, że nadajnik pracuje dosyć czysto, bardzo fajnie. Teraz włączymy sobie emisję AM. Mamy podobny wynik, jak widać, bardzo ładnie nadajnik pracuje. Te harmoniczne tutaj są na poziomie. Zaraz sprawdzimy markerem. Na poziomie minus 60 dB, także dBm-ów, przepraszam. Także sygnał jest, że tak powiem, bardzo znikomy. Na częstotliwości 22 MHz. Proszę, tutaj jest 27200. Także jak widać, wszystko elegancko pracuje, bardzo, bardzo stabilnie, czysto. Jak widać, radio jest w dobrej kondycji fizycznej, technicznej, że tak powiem. Zapraszam oczywiście do zakupów. Myślę, że ta recenzja przyda się kupującym. Pozdrawiam serdecznie.